Jajka sprawiają, że na świat przychodzi wiele gatunków zwierząt. Znalazca tego jajka nie mógł wierzyć w to, co się z niego wykluło. Aż oniemiał z wrażenia, kiedy skorupka zaczęła pękać i ukazała to, co jest w środku. Jajka mogą skrywać przed nami wielkie tajemnice. To właśnie z nich wykluwa się wiele małych zwierzątek. Pewien mężczyzna na ulicy znalazł maleńkie jajko, kiedy je podniósł, skorupka zaczęła pękać, a jego oczom ukazał się niecodzienny widok. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci i sprawia, że miliony internautów mogą być świadkami tego niebywałego cudu. Znalazca tego jajka oniemiał z wrażenia. Mężczyzna spacerował dookoła swojego domu na wsi, kiedy natknął się na ziemi na małe jajko. Początkowo pomyślał, jakiś kamyczek, ale na tyle zainteresował się swoim znaleziskiem, że postanowił się schylić i sprawdzić, co to takiego. Jajka w jego otoczeniu nie były codziennością. Nie miał ani kur, ani innych zwierząt, które mogłoby zostawić swoje potomstwo. Minęło zaledwie kilka sekund od kiedy poniósł jajko, gdy zaczęło ono pękać. Momentalnie mężczyzna chwycił za telefon, by wszystko nagrać. Nie mógł uwierzyć w to, czego był świadkiem. Dalsza część tekstu: pod galerią z jajka wypluło się małe zwierzątko, na jego oczach dochodziło do narodzin. Z maleńkiego jajka na świat przychodziło małe zwierzątko. Zaczęła pękać skorupka, a jego oczom ukazał się niesamowity widok. Mężczyzna po raz pierwszy był świadkiem takich narodzin. Nie mógł uwierzyć, ale na jego rękach na świat przyszło maleńkie zwierzątko. Dzisiaj grzeje, 1. Chihuahua zmiksowany z bokserem. Poznajcie Boksachi, szczeniaka, który swoim wyglądem powala na kolana. 2. Okropny wypadek na planie popularnego serialu. Nie żyje. 2. Uwielbianych aktorów z jajka wykluł się mały kameleon. Całe narodziny znalazły się na nagraniu, które bije w sieci rekordy popularności. Internauci zachwycają się cudownym widokiem, który na żywo mógł obserwować ten mężczyzna. Najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.